Pomódlmy się jeszcze przez chwilkę. Panie, dzisiaj stoimy przed Twoim obliczem w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I wiesz, że jest to ważny, strategiczny temat. Są to zasady wiary. Modlę się, abyś uzdolnił nas wszystkich do właściwego zrozumienia, do poznania Słowa takim, jakim ono jest. Modlę się, abyś rozbudzał w naszych sercach, w naszych umysłach prawdę i takie pragnienie prawdy, pokorne serce, które zawsze będzie zgodne z Twą wolą. Ja modlę się, abyś nam wszystkim dał dzisiaj możliwość, zdolność do słuchania i do wykonywania. Niech podczas tej usługi imię Twoje będzie wywyższone. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość, jaka mi jest dana dzisiaj usłużyć w tym zgromadzeniu, w tym zborze. Ja też pozdrawiam i przynoszę pozdrowienia, przekazuję pozdrowienia ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach, od jakiegoś czasu już wspólnie razem z żoną i z synkiem funkcjonujemy, żyjemy, służymy razem. Kochani, dzisiejszy temat jest oczywiście bardzo przewrotny, ale powiem tak, zanim podam ten temat, o którym już zresztą wiecie, może goście nie wiedzą do końca, jak brzmi ten temat, to powiem, że jest to chyba najbardziej aktualny temat na usługę, jaki mógłby być, ponieważ właściwie to Kościół jest po synodzie, na którym ta kwestia była bardzo mocno podnoszona, bardzo solidna debata była poczyniona. W Kościele na całym świecie, także w Polsce, zachodzą zmiany, które powodują, że Kościół praktycznie staje oko w oko z czymś, czego wcześniej nie widział. To są pewne zmiany i niektóre kraje już są jakby za tymi debatami. Decyzje pewne były już podjęte w niektórych krajach, ale Polska staje oko w oko po raz, można powiedzieć, któryś, ale tak naprawdę mierzy się z tym od nowa. Mierzy się z tematem przywództwa kobiet od nowa. A więc temat mojej usługi jest dosyć przewrotny. Brzmi on dokładnie kobieta pastor. Nie będę chciał dzisiaj, albo będę starał się unikać błędu, który jest czyniony praktycznie wszędzie, gdy ten temat jest zwiastowany, albo przynajmniej się o nim rozmawia. To tak jak już zostało tutaj wspomniane, czyni się, nie wiem czy celowo, czy z powodu jakiegoś braku umiejętności, takie pomieszanie tematu przywództwa a służby. I dochodzi do tego, że kwestie przywództwa kobiet nie omawia się tak, jak powinno się omawiać, ale omawia się go w kontekście służby w ogóle. I tu powstaje pewien problem, bo to są dwie różne sprawy. To są dwie różne biblijne sprawy, o których dzisiaj powiem. Przede wszystkim ja dzisiaj będę się mocno skupiał i mocno trzymał tematu, a więc będę mówił w temacie kobieta pastor. A więc będziemy tutaj mówić o przywództwie kobiet. Przywództwie kobiet. Wielu ludzi ma swoje zdanie. Ja to rozumiem. Najczęściej jednak to zdanie jest jakby pozbawione solidnego biblijnego fundamentu. Zwolennicy mówią tak, bo tak, a przeciwnicy mówią nie, bo nie. I najczęściej tak jest. Najwięcej ludzi, albo największa część ludzi wierzących, którzy ten temat próbują, albo z tym tematem się próbują zmierzyć, no to właśnie w taki sposób do niego podchodzą. Nie, bo nigdy tak nie było, więc zamknijmy temat. A ci zwolennicy, którzy jakby to propagują, mówią tak, bo tak, zróbmy coś fajnego. Albo jeszcze inne mają argumenty. Coś nowego. Kochani, przytoczę tutaj pewne zdarzenie, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych około 2 lata temu. Miała miejsce kampania prezydencka, wybory były zorganizowane i jak wiecie, w dwóch narożnikach stały dwie różne płci. Jednym z kandydatów był teraźniejszy, a więc obecny już prezydent Donald Trump, a w drugim narożniku była kobieta, która chciała również tej prezydentury dożyć, a więc Hillary Clinton. Ale ciekawe było to, co działo się na ulicach miast przed wyborami. Otóż było mnóstwo ludzi, którzy chodzili po ulicach i robili takie sondaże i pytali się, hej, na kogo będziesz głosować, który z tych dwóch kandydatów jest twoim typem? I znakomita część kobiet
To jest ciekawe. Znakomita część kobiet mówiła, będę głosować na Hillary Clinton, która była kobietą. I wówczas padało pytanie, dlaczego będziesz głosować na Hillary Clinton? Dlatego, że chciałabym dożyć chwili, w której jedna z nas będzie prezydentem. I to wszystko. A więc może jakaś analiza, może należałoby się zastanowić, co propaguje albo jaki ma program ten kandydat na prezydenta, co wyniesie, czy naród jakąś korzyść wyniesie, czy naród zyska, czy naród będzie jeszcze bardziej, lepiej prosperował, czy będzie bezpieczniejszy, może nad tym powinno się zastanowić, jaka będzie wartość dodana tego, co ma się wydarzyć. Ale nie, chodziło tylko o to, żeby któraś z nas była tam na tym stołku. Kochani, wydaje mi się, mam wrażenie, że dzisiaj, jeśli mowa jest o przywództwie kobiet w Kościele, szczególnie mówimy tutaj o Kościele Zielonoświątkowym, bo temat nas bardzo dotyczy w Polsce, bardzo często właśnie to tak wygląda. Brak solidnych argumentów, brak biblijnych argumentów, ale jakaś taka dziwna chęć do zrobienia przewrotu po prostu. Żeby ktoś tam był, kogo jeszcze tam nigdy nie było. Kochani, kiedy solidny i radykalny głos w tym temacie milknie, czuję się absolutnie zobowiązany, aby stanąć dzisiaj jak niegdyś mały chłopiec z kamieniami w rękach i zmierzyć się z olbrzymem. To jest olbrzymi temat. Naprawdę olbrzymi temat. Wiele krajów już jest za tymi kwestiami. W niektórych krajach zaakceptowano, inne kraje dalej odrzucają. Natomiast my chcemy dzisiaj biblijnie z tym tematem się zmierzyć. Było to, tak jak już było wspomniane, moje osobiste pragnienie, aby ten temat zgłębić, wyłożyć biblijnie, abyśmy mieli jasność przekonania. Więc będzie to biblijne nauczanie. Skupimy się na Bożym Słowie i będziemy chcieli wyłuskać z Niego prawdę dotyczącą przywództwa kobiet. Mam nadzieję, że nie narażę się zbytnio, szczególnie żeńskiej stronie. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, będziemy dotknięci prawdą przesłania Bożego i zbudowani. Prawda powinna zawsze przynosić zbudowanie i tutaj w tym temacie chciałbym to uzyskać. Natomiast, aby przejść tak zgrabnie do samego nauczania, ponieważ jak widzicie, nie będzie to takie niebiańskie kazanie niedzielne, nie, będzie to takie nauczanie wykładowe dzisiaj bardziej, ale myślę, że niezwykle potrzebne. Aby przejść tak zgrabnie do całego tematu i do zagadnienia, musimy sobie zrobić solidny wstęp. Dlatego, że temat jest bardzo delikatny i ostro i trzeba pozostawać jakby w takiej ostrożności. Trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi. Zresztą o tym mówi Boże Słowo, aby tak właśnie zwiastowanie przebiegało. Kochani, pierwsze pytanie, które chcemy sobie zadać i na nie odpowiedzieć w ramach wstępu, to pytanie, które brzmi, co jest właściwie celem tego kazania, a co nim nie jest? Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. I będę dzisiaj z wami bardzo, bardzo szczery i do bólu prawdziwy, jeśli chodzi o tę kwestię. Kiedy otwieramy list apostoła Pawła do Tytusa, zechciejmy sobie otworzyć ten tekst, zauważcie, co tam jest napisane. To czynię w ramach wstępu, ponieważ temat jest wymagający i należałoby zacytować ten fragment, abyśmy się uzbroili i abyśmy mieli przekonanie do tego, co robimy właściwie teraz. List apostoła Pawła do Tytusa, 2:7-8. W nauczaniu zasad zachowuj prawość i godność i trafność wypowiedzi, której nie można niczego zarzucić, tak aby przeciwnik musiał ustąpić ze wstydem, nie mając o nas nic złego do powiedzenia. Najczęściej, z przykrością tutaj muszę powiedzieć, że kiedy podnosi się głos zwolenników przywództwa kobiet, to jakimś dziwnym trafem prawość i godność uciekają z zakazelnicy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Czasem aż uszy więdną, kiedy przytaczane są argumenty na tego rodzaj przywództwa. Naprawdę, z tym się spotykam i spotkałem się wielokrotnie. Dlaczego nie można zachować prawości i godności podczas wyłożenia tak
dzisiaj strategicznego tematu, którym jest zasada wiary. Dlaczego nie można zachować prawości, godności i trafności wypowiedzi? Nie mam pojęcia. Najczęściej tego rodzaju dysputy są bardzo zarozumiałe i dominujące wypowiedzi. Ale apostoł Paweł mówi do Tytusa: słuchaj, młody człowieku, kiedykolwiek będziesz miał za zadanie wyłożyć słowo prawdy, bądź prawy i niech z twoich ust wychodzą tylko godne rzeczy. Bądź prawy i zachowuj godność. Albo idąc dalej, uważaj na to, co mówisz, aby wszystkie twoje słowa były trafne. A więc zachowaj trafność wypowiedzi. Ja wiem, to jest temat bardziej na seminarium na temat kaznodziejstwa, homiletyki, a więc tutaj bardziej zwiastowania słowa. To nic. Należy zwrócić uwagę na to. Mówię tutaj tak może poza tematem. Jako kaznodzieja myślę, że albo jako kaznodziejowie, jako usługujący słowem powinniśmy bardzo często zadać sobie pytanie, czy osoba niewierząca, która przychodzi pierwszy raz na nabożeństwo, czy ona cokolwiek z mojego kazania zrozumie? Czy już nie zmanierowałem się do takiego stopnia, że używam tylko slangu chrześcijańskiego i człowiek, który przychodzi pierwszy raz, nie wie w ogóle, co ja miałem na myśli albo czego dotyczyła ta usługa? Musimy odrabiać tę lekcję cały czas, aby być zrozumiałymi. Kochani, apostoł Paweł mówi wyraźnie: zachowaj trafność wypowiedzi, ja będę się starał dzisiaj tę zasadę zachowywać. Ponieważ w innym miejscu Bożego Słowa jest napisane: niech wszyscy cię znają z rzetelności. A więc należy się dobrze do tego tematu przygotować. A więc co jest celem albo co nie jest celem tego nauczania? Po pierwsze, proszę was, abyście mocno się wsłuchali w to, o czym powiem. Po pierwsze, celem tego nauczania nie jest dyskryminacja lub adoracja, czy wywyższanie jakiejkolwiek z płci. A więc moim celem zupełnie nie jest dzisiaj kogokolwiek uniżyć bardziej niż to jest możliwe, albo kogoś wywyższyć bardziej niż to jest potrzebne. Nie jest moim celem dzisiaj jakakolwiek dyskryminacja. Zwolennicy przywództwa kobiet najczęściej używają tego argumentu. Dyskryminacja kobiet w Kościele. Moim celem to nie jest. Celem tego nauczania absolutnie nie jest dyskryminacja, ani z drugiej strony wywyższanie żadnej z płci. Nie mam żadnych osobistych preferencji. Oczywiście, jestem mężczyzną, więc jestem zdrowym mężczyzną, ale w tym temacie nie mam żadnych osobistych preferencji. Czyli zależy mi tylko i wyłącznie na biblijnej prawdzie, jakakolwiek ona by nie była. Po drugie, celem tego nauczania nie jest wybicie się mojej własnej osoby na jakiejś kontrowersji. Tak, niektórzy to stosują, lubią kontrowersje i w ten sposób się wybijają. Ja tak nie chcę i w ten sposób nie postępuję. A więc to nie są cele tego nauczania. Ale jakie są właściwie cele tego nauczania? Przede wszystkim doinformowanie braci i sióstr o strategicznych zamiarach przywództwa w Kościele Zielonoświątkowym. Jeszcze przed synodem, tydzień przed synodem prowadziłem kilka rozmów i mówiłem o tej kwestii i ludzie rozkładali ręce. Nikt nie słyszałem o tym, że na tegorocznym synodzie jakiekolwiek takie kwestie tych spraw mają być podnoszone. My o tym wiemy już od około, dwóch lat, a więc półtorej roku. Debata się ciągnie, rozmowy się toczą, a zbory zielonoświątkowe, kościoły w dużej mierze nie wiedzą o tym w ogóle. Więc celem tego nauczania, jednym z celów jest doinformować wszystkich o strategicznych zamiarach przywództwa i strategicznych zamiarach Kościoła Zielonoświątkowego, tak abyśmy wszyscy wiedzieli, jakie są zamiary, jakie są rozmowy toczone. Zresztą to było już tu powiedziane. Po drugie, poddanie biblijnej krytyce tego tematu oraz upewnienie się co do Bożej woli w kontekście przywództwa kobiet, która została objawiona w Piśmie Świętym i zaraz do tego będziemy chcieli zmierzać. Chciałbym, aby wszyscy, absolutnie wszyscy na tym miejscu mieli jasność biblijnego przesłania.
Uważam, że w dzisiejszych czasach pewna zasada kaznodziejstwa zostaje nagminnie złamana. Polega ona na tym, że kaznodzieja wychodzi, głosi bardzo miękkie kazanie, bardzo miękkie zwiastowanie, a ludzie i tak myślą, co chcą i wychodzą w takim duchu jakby ze zborów. Myślę, że to jest złamanie zasady kaznodziejstwa. Kaznodzieja głosi słowo i powinien tak głosić słowo, że człowiek, który to słyszy, nie ma innej możliwości, jak tylko myśleć w ten sposób, jak jest zwiastowany. Powinien się skonfrontować ze słowem. I kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy otwieramy ostatni rozdział Księgi Sędziów, zobaczycie tam coś, co mnie bardzo przeraża i czego się boję. To jest 21 rozdział, czy 25 wiersz. Tam jest napisane, że w tych czasach nie było króla nad Izraelem. I wszyscy robili, co im się podobało. Nie chcemy tego. Chcemy mieć jasność przesłania biblijnego i wszyscy chcemy myśleć dokładnie tak, jak mówi Biblia. Takie jest nasze serce i tego chcemy. Każdy robił, co mu się podobało. Najgorszym by było, gdyby padła decyzja na synodzie, iż każdy zbór niech sobie definiuje po swojemu tę sprawę. To by było chyba jeszcze większe zło. Mielibyśmy ostatni rozdział Księgi Sędziów w Polsce, w Kościele Zielonoświątkowym. Każdy będzie robił, co mu się podoba. Kochani, mówię o tym bardzo jasno, dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy są członkami Kościoła i musimy o tych sprawach wiedzieć. Kochani, 5 pytań, na które będziemy chcieli sobie odpowiedzieć w ramach tego nauczania. Nie będę mówił albo zaznaczał w trakcie tej usługi, tak, tu jest odpowiedź, sama ona będzie docierała do was, ale 5 pytań zadamy sobie na sam początek. Wszyscy wiemy, że jest to coś nowego, a praktyka zborów w Polsce do tej pory była zupełnie inna, tak? Wszyscy o tym wiemy. Nie mamy pośród pastorów na razie kobiet. Czy zatem, i należy sobie zadać pytania, czy zatem wszystkie nowości, nowe zmiany, które przychodzą do Kościoła albo które chce się wprowadzić, należy bezwzględnie odrzucać, ponieważ to są zmiany i nigdy tak nie było, odrzućmy to. To jest pierwsze pytanie, będziemy chcieli sobie na nie odpowiedzieć. Po drugie, czy kobieta pastor jest więc rolą, funkcją, którą Bóg powołuje w dzisiejszych czasach do istnienia w odpowiedzi na desperacką potrzebę Kościoła? A więc to jest drugie pytanie, bo takie są argumenty zwolenników. Jest wielka desperacja, żniwo wielkie, robotników mało i tak dalej, i tak dalej. W innych krajach już dawno do tego doszło i jakby dzieło czy praca się poszerza. A więc zadajmy sobie pytanie, czy to jest odpowiedź, Boża odpowiedź na potrzebę Kościoła? To jest drugie pytanie. Trzecie, czy mamy solidny fundament nowotestamentowego przywództwa kobiet, na którym możemy się oprzeć, z którego możemy czerpać wzór i spać spokojnie? To jest trzecie pytanie. Czwarte, czy istnieją jakieś wytyczne, standard, wymagania wobec przywództwa w Nowym Testamencie? Czy istnieją jakieś? Odpowiemy sobie na to pytanie. Czy jest jasno określone, kto może, a kto nie być przywódcą w Kościele? I piąte pytanie. Wiemy, że Kościół zbudowany jest na nauce Jezusa Chrystusa oraz apostołów. Czy więc apostołowie poruszają ten temat? Czy pozostawieni jesteśmy do szukania tylko śladów historycznych albo jeszcze innych i wysnuwania chwiejnych wniosków? A więc to jest tych 5 pytań. Chciałbym was, bracia i siostry, mocno zapewnić, iż poczyniłem bardzo solidne studium tego tematu, biblijne studium. Zapoznałem się z nowym stanowiskiem Naczelnej Rady Kościoła i zrobiłem swoje kontrstanowisko. A więc przygotowałem się do tematu tak, abyśmy byli mocno przekonani o prawdzie Bożego Słowa. A więc zacznijmy. Będziemy chcieli pokrótce odpowiedzieć sobie na tych 5 pytań w miarę, jak będziemy przechodzić przez Boże Słowo. Kochani, mówimy o zmianach. Zmiany toczą się i zawsze się toczyły w historii całego Kościoła. I teraz stoimy przed obliczem jakiejś znowu zmiany. Zmiany, jeśli chodzi o rolę przywództwa. Kochani, muszę powiedzieć tak. Jestem całym sercem za zmianami.
Proszę nie dopisywać sobie dalej do tego zdania i proszę nie wycinać tego w sposób, abym z jednego obozu wpadł do przeciwnego. Jestem całym sercem za zmianami i wiele bym pozmieniał, naprawdę wiele. Niektóre zbory, powiem więcej, potrzebują solidnej zmiany w wielu aspektach. Niektóre zbory potrzebują naprawdę solidnej zmiany w wielu, wielu aspektach. Pomyślmy przez chwilkę o tym. Kiedy coś jest nie tak w naszym ogródku, albo w naszym domu, w naszym mieszkaniu i coś wymaga jakiejś zmiany, to naprawdę nie zwlekamy z tym, aby coś zmienić w naszym ogródku albo w naszym domu. Nie mamy oporów, chyba że finansowe, do jakiegoś remontu, do jakiejś zmiany, do jakiejś modernizacji czegokolwiek i najczęściej robimy to dosyć szybko, nie zastanawiając się zbyt wiele. Natomiast zastanawiam się, dlaczego inaczej jest w zborach? Dlaczego nawet wtedy, kiedy wszyscy widzą, że coś należy zmienić, to nikomu się nie chce albo jest jakiś dziwny opór do jakichkolwiek zmian? W niektórych zborach jest aż do dzisiaj wielka batalia o to, czy powiesić rzutnik, czy nie w zborze. A więc jest jakaś dziwna batalia, bo to jest za nowoczesne, ale jakoś nigdy nie widziałem, aby ci przeciwnicy rzutników jeździli dalej na koniach, tylko jeżdżą nowymi autami. A więc dziwnie jest naprawdę. W kościołach tak jest jakby dziwny taki opór do zmieniania czegokolwiek. Niektóre dziury w ścianach latami są niezałatane, dlatego że jakoś tak dziwnie, dziwny opór. W domach takich albo w ogródkach nie dopuszczamy do tych sytuacji. Łatwiej jest nam coś w naszym życiu osobistym zmieniać i przychodzi to bardzo szybko niż w kościele, w zborze. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tak jak mówię, ja bym wiele, wiele w różnych miejscach pozmieniał, ale no dziwnie tak, dziwnie jest jakby dziwny opór. Kochani, gdyby tak, wyobraźmy sobie teraz przez chwilę, to są takie życiowe przykłady. Gdybyśmy z tym naszym zborowym oporem do zmian zatrudnili się w jakiejś pracy, w jakiejś firmie, jako pracownik, to bardzo szybko byśmy zostali zwolnieni. Dlatego, że tam trzeba ciągle zmieniać swoją pracę. Ci, którzy pracują szczególnie w korporacjach i można powiedzieć w takich większych firmach, dobrze o tym wiedzą. Ciągłe doskonalenie. Ciągle trzeba coś zmieniać, żeby być jakby na tym odpowiednim poziomie. Więc jeżeli byśmy tak postępowali, jak niejednokrotnie w zborach postępujemy z takim oporem do zmian, to mielibyśmy problemy i w konsekwencji byli zwolnieni. Gdybyśmy jednak byli właścicielem takiej firmy, to byśmy zbankrutowali. Najczęściej tak bywa. A więc to jest taki wstęp do, znaczy takie jakby życiowe porównanie do zmian, jeśli chodzi o zmiany. A więc bardzo często bywa tak, że w zborach wolimy gorzknieć przez lata, niż zacząć po prostu wziąć do roboty i zmienić. Tak bardzo często bywa. Nie jestem więc przeciwnikiem zmian, jakichkolwiek zmian, ale te zmiany muszą mieć, albo jestem zwolennikiem zmian, które mają odpowiedni kierunek, azymut. Nie idę za wszystkimi zmianami, ale chcę zmian, dlatego że wiem, że Bóg tego chce. Gdyby nie otwarcie na zmiany, które głosili reformatorzy, nigdy nie byłoby zborów. Gdyby nie otwarcie na zmiany, które Duch Święty w XX wiekach, w XXI wieku przyszedł przynieść, nie mielibyśmy nawet Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. Gdyby nie było otwarcia na zmiany, którą Duch Święty chciał czynić. Gdyby nie otwarcie na zmiany, wiele zborów nigdy nie przeżyłoby przebudzenia. Z historii przebudzeń wiemy, że były takie społeczności, które totalnie się zamknęły. No i Pan Bóg wybierał inne miejsca i tam czynił przebudzenia. Ludzie się nawracali setkami, tysiącami. Bóg ustawicznie wzywa cię do zmiany twojego życia. Ustawicznie wzywa cię do zmiany twojego życia. Tak, aby całe twoje życie podporządkowało się w posłuszeństwie Jemu. Innymi słowy, musimy się zmieniać. I ja wiem, że gdzieś tam z tyłu głowy jest ciągle temat pastor, kobieta pastor,
mówi o zmianach. Na razie mówi o zmianach. A więc te, które ja popieram, to te, które mają konkretny kierunek, a więc mógłbym je nazwać dążeniem do pierwowzoru, do wzoru biblijnego. To są zmiany, za którymi ja idę. Ja chcę takich zmian, w których wszyscy podejmujemy wyzwanie, aby zbliżyć się z powrotem do wzoru, który był w czasach pierwszych wieków. Biblijnego wzoru kościoła, przywództwa, biblijnego wzoru rodziny, biblijnego wzoru służby, biblijnego wzoru na wszystko, po prostu wszystko. Kochani, dla mnie Biblia jest normą i standardem wiary. Dzisiejsze ruchy charyzmatyczne niestety popełniły wielki błąd, ponieważ Biblię uznały za źródło inspiracji zamiast za standard i normę postępowania. Tam się wszystko może dziać. Wszystko, co wykracza poza normy biblijne, tam się może dziać, ponieważ Biblia to tylko źródło inspiracji, nie standard. Więc oni z tym tematem nie mają w ogóle problemu. Kobiety są pastorami i tak dalej, przełożonymi, biskupami nawet, naczelnymi i tak dalej, nie mają z tym problemu. To jest tylko źródło inspiracji, ale my postępujemy inaczej. My chcemy, aby Biblia do nas przemawiała i wytyczała standard i kierunek. My chcemy iść po śladach, które zostały już nam wytyczone. Kochani, Słowo Boże jest natchnione. Czytamy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza 3,16. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. A więc mamy wzór i chcemy się spytać teraz Pisma Świętego, pokaż nam wzór na przywództwo. I teraz przejdziemy właściwie do odpowiedzi na to pytanie. Jaki jest więc wzór przywództwa Kościoła Nowego Testamentu? Teraz zrobimy sobie taki seminaryjny wykład na temat przywództwa nowotestamentowego, biblijnego. Nowy Testament, i proszę nie bądźcie zgorszeni, nie posiada takiej funkcji jak pastor. Niestety, nie ma. Nie ma słowa pastor. Jest pasterz, owszem, ale pastor to pochodzi z łaciny. Nie ma słowa pastor w Nowym Testamencie. Zaraz to wyjaśnię oczywiście, żeby nikt nie pomyślał sobie, że mamy tu jakąś herezję gdzieś w zborach, w kościele dziewięćdziesiątkowym. Nie, nie, nie. Odpowiem na to pytanie. Dlaczego jednak mamy pasterzy, pastorów, a mimo tego Nowy Testament nie mówi o funkcji pastor? Nic. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3:1-2, zechciejmy to wspólnie razem sobie otworzyć. Powiemy sobie, jakie więc funkcje Nowy Testament, przywódcze funkcje definiuje Nowy Testament. Jakie przywódcze funkcje definiuje Nowy Testament? Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy pierwszą rolę przywódczą w Nowym Testamencie, jaką jest przetłumaczone słowo z greckiego. Tutaj mamy biskup, a dosłownie oznacza, albo dosłownie brzmi w Grece episkopos. Biskup, episkopos. Wróćmy do pierwszego wiersza. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo, tu jest to słowo biskupstwo, się ubiega. Słowo biskupstwo to nic innego jak episkopes, różni się między E a O, no tak to jest. Brzmi albo niesie w swojej treści takie oto czasowniki, takie oto czynności. Doglądanie, dozorowanie, nawiedzenie. Nie w tym negatywnym sensie, że ktoś jest nawiedzony, nie, nie. Tu chodzi o takie bycie jakby w obecności, bycie obecnym, czuwanie, dozorowanie, doglądanie. Episkopes. To jest pewna czynność. A więc kto, prawdziwa to mowa, kto o dozorowanie, doglądanie się ubiega, pięknej pracy pragnie. Tak mówi apostoł Paweł. To jest wspaniała, piękna praca. Brytyjka tłumaczy to biskupstwo. Biskupstwo, a więc doglądanie, dozorowanie. I kiedy byśmy zwrócili uwagę na to słowo episkopes, a więc dozorowanie, ono pojawia się w Biblii kilka razy, między innymi w Łukasza 19:44, kiedy mowa jest o tym, że nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia, episkopes. Czasu, kiedy przyszedł Mesjasz, Zbawiciel, dozorować, spoglądnąć, nawiedzić. To jest to słowo.
W pierwszym liście Piotra, drugim rozdziale, 12 wierszu jest napisane tak: przyglądając się waszym czynom, aby uwielbili Boga w dniu jakim? W dniu nawiedzenia. I znowu to jest to samo słowo, episkopes. A więc w dniu dozorowania, nawiedzenia, w dniu doglądania. Ale jeśli chodzi o funkcję przywódczą, to słowo episkopes pojawia się tylko i wyłącznie w tym miejscu. Tylko i wyłącznie w tym miejscu. Czyli kto o dozorowanie się ubiega, ten pięknej pracy szuka. I tutaj jest mowa właściwie o takim biskupowaniu, inaczej dozorowaniu, bycie nadzorcą. No i to jest ta nasza rola dzisiaj pastora. A więc kogoś, kto stoi na czele i dozoruje, nadzoruje. Pastor. No, musielibyśmy zmienić nazewnictwo, ale to nie jest aż taki problem. Przecież musielibyśmy pastorów nazywać biskupami, gdybyśmy chcieli być tak bardzo, bardzo jednostkowi, bardzo precyzyjni, jeśli chodzi o Biblię. Ale to już moim zdaniem jest przesadzanie komara. Chodzi o to, aby był ktoś, kto nadzoruje według Bożego Słowa. Aby był ktoś, kto jest na czele, kto dozoruje. Kochani, ale drugie słowo, a więc drugi werset mówi episkopos zaś, a więc biskup, zaś dozorujący, a więc dozorca, nadzorca, zaś ma być i tak dalej, i tak dalej. I to słowo znowu pojawia się w kilku miejscach, między innymi w liście do Tytusa, do którego jeszcze będziemy zaglądać w pierwszym rozdziale, 7 wierszu. Czytamy tak, doglądający jako włodarz, inaczej episkopos jako włodarz, nadzorca, dozorca, doglądający jako włodarz. Tam znowu to słowo pada, więc znowu apostoł Paweł mówi o tej funkcji episkopos, że jest taka funkcja przywódcza w nowotestamentowym kościele jak episkopos, czyli biskup. Dzisiejszy pastor. I jeszcze w liście apostoła Piotra 2,25, to jest ciekawe, ja o tym nie mogę przestać myśleć, jak przygotowywałem się do tej usługi. Pan Jezus jest nazwany episkopos. Dozorujący, nadzorujący, jako doglądający naszych dusz. Piotra 2,25. Ciągle o tym myślę, kiedy tylko przygotowywałem się do tej usługi, do tego wykładu, nauczania. Ciągle o tym myślę. Panie Jezu, Ty jesteś jak mój osobisty pasterz, pastor, który ciągle dogląda mojej duszy, który ciągle mnie nawiedza swoją obecnością. To jest niesamowite. A więc Pan Jezus nazwany jest episkopos, biskupem doglądającym. I mamy też inną rolę funkcyjną, jeśli chodzi o przywództwo. Mamy tak zwaną grupę starszych, presbiteros w Nowym Testamencie. Starszy presbiter, jak już za chwilkę udowodnię, to nie był jeden człowiek w całym zborze, ale to była grupa osób. Kochani, pierwszy list apostoła Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział, 5 wiersz. Apostoł Paweł wymaga od Tytusa, aby na Krecie w różnych miejscowościach ustanowił starszych. Starszych. A więc grupę osób. To jest, jeśli zapisujecie sobie, to jest Tytus 1:5. Musiał ustanowić starszych na Krecie. I tam pada to słowo, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, presbiteros. To jest druga osoba, czy druga funkcja przywódcza w nowotestamentowym kościele. Presbiteros. Czytamy o tym, że poprzez nałożenie rąk starszych ktoś otrzymywał obdarowanie albo był wysyłany do służby. A więc zauważcie, nie był to jeden starszy, było ich kilku. A więc była to jakaś grupa. Wspomniany przez Janusza list Jakuba wyraźnie o tym mówi. Choruje ktoś między wami, niech zawoła starszych, presbiteros, i ci będą się modlić. Ilu ich tam było? Nie wiem, ale na pewno nie jeden. Było ich więcej. Grupa starszych. W ramach jednego zboru. Jest tylko jedno miejsce, a w zasadzie dwa miejsca, w których starszy jest przedstawiony jako jedna osoba. To jest drugi, trzeci list Jana, w którym Jan się tytułuje i mówi, oto pisze ja, starszy. Presbiteros, ja, starszy. A tak występuje jako grupa. A więc tak
podsumowując ten temat przywództwa, wzoru przywództwa nowotestamentowego, mamy episkopos w jednej osobie i presbiteros jako grupę. Więc jesteśmy zgodni. Mamy pastora i mamy radę starszych. Wszystko działa tak, jak należy. Pojawia się też trzecia funkcja, ale nigdy ona nie była przywódczą w Nowym Testamencie, to jest diakon. Diakon. Słowo diakonos oznacza pomocnik, sługa. Diakon. Diakonos. Nigdy nie był w gronie przywódców. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3:8 mówi tak. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi i tak dalej, niechciwi brudnego zysku. A więc mamy tutaj przedstawioną kolejną funkcję, trzecią, ale nigdy ona nie była przywódczą funkcją i oznacza sługę, pracownika, opiekuna. Nigdy przywódcę. Kochani, gdyby tak zobrazować ten temat diakonatu, należałoby przywołać sytuację z pierwszego zboru, a więc zboru w Jerozolimie, gdzie nagle powstał problem, że brakowało rąk do pracy. Ponieważ była wieczerza i niektórzy się skarżyli, że niektóre kobiety są pomijane i tak dalej. I wtedy co zrobili przywódcy właśnie? Co zrobił episkopos i co zrobili presbiteros w tym momencie? Co zrobili? Wybrali diakonów, pomocników, sługi, pracowników, którzy wówczas mieli się tym zająć. Jak widzicie, tam istnieje wielka różnica. My pozostajemy przy słowie i przy nauczaniu, przy modlitwie, a pracownicy niech zrobią to, co należy zrobić. A więc istnieje rozróżnienie między tą funkcją, a funkcją diakona, czyli pomocnika. To nic, że Bóg we wspaniały sposób używał diakonów. Szczepan był jednym z diakonów. Wielkie cuda się działy na ulicach miast. Ale nie był przywódcą. Nigdy nie był wybrany do roli przywódczej. Diakon. Kochani, a więc mamy w ten sposób zobrazowane przywództwo, jeśli chodzi o Nowy Testament. Zauważcie, Biblia nigdzie nie mówi, albo nigdzie nie podaje nadrzędnej roli albo roli jednej osoby nad całym Kościołem na całym świecie. Nie ma takiego fragmentu, który by odkrywał taką rolę jakiegoś jednego ojca wszystkich kościołów i wszystkich duchownych. Nie ma. Nigdzie nie znajdziesz. Tak, niektóre kościoły sobie w ten sposób zdefiniowały. Mamy papieża, który jest głową całego Kościoła, zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi, ale to jest niezgodne z Bożym Słowem, niestety. Nie ma kogoś takiego jak zastępca, wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest jeden Pan, jedna głowa Kościoła i o tym dobrze wiemy. Niektórzy mówią, no ale zaraz, Piotr był przecież najbardziej dominującym apostołem i tak dalej, to on był głową Kościoła, to on tą skałą, na której zbudowany został cały... Nie, to nie oznacza dokładnie to, albo w ogóle to nie oznacza to. Nie będę tu wchodził dokładnie w znaczenia tych słów, ale podam tylko jedno miejsce, aby wam to zobrazować. Pamiętacie sobór w Jerozolimie z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich? I oto dochodzi do pewnego rodzaju kłótni, dysputy, problemu, tak jak to było właśnie kilka dni temu na synodzie. I oto jako ostatni, aby zamknąć wszystkich usta, nie powstaje Piotr, aby powiedzieć, bracia, uzgodnijmy jednogłośnie, zamknijmy ten temat. Nie. Czy pamiętacie, kto powstał? Jakub. Jako episkopos zboru w Jerozolimie powstał Jakub. Jakub, brat pański, który zresztą napisał list. Powstał Jakub. Czyli on był episkopos, był dozorującym gospodarzem całego synodu i zboru w Jerozolimie jednocześnie. Piotr tam coś powiedział, ale to nie on miał tam takie znaczenie. Jakub był gospodarzem w tym miejscu. A więc jeśli ktoś chce dalej utrzymywać, że Piotr był jakimś największym z największych i tak dalej, papieżem, który zresztą miał teściową i tak dalej, to niech sobie utrzymuje. Natomiast ja tego nie kupuję i zresztą Biblia tego nie, w ten sposób nie definiuje. Kochani, mamy więc zarysowane przywództwo i teraz należałoby przeczytać, jakie są wymagania wobec tych przywódców, bo tutaj już wchodzimy właściwie w rolę kobiet. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, mówi wyraźnie w ten sposób.
Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. Mąż jednej żony. Ciekawe, że przez lata nauczyliśmy się pomijać to zdanie. I skupiać się tylko na tych rzeczach, które kulturowo z nami są związane. Bo przecież nikt tutaj nie ma problemu z tym, że ktoś ma więcej żon niż jedną, więc pomijaliśmy ten fragment jako nieważny. No i mamy problem z tym właśnie fragmentem dzisiaj. I dlatego synod, i dlatego dysputy, dlatego, że nie odrobiliśmy lekcji z pierwszego zdania. Mąż jednej żony. Mąż jednej żony. Kochani, gdybyśmy potraktowali to bardzo dosłownie, a należałoby to tak potraktować, to logika moja wyraźnie mi podpowiada, że to chyba jest mężczyzna. Mąż jednej żony. Ciekawe, jak kobieta wypełni to wymaganie. Wcześniej może były z tym problemy, ale powiem wam, dzisiaj jest to możliwe. Dlatego, że nie wiem, możesz potraktować to jak wielkie proroctwo, ale powiem tak, kiedy im bardziej myślę o tym temacie, im bardziej myślę o tym temacie, przywództwie kobiet, to tym bardziej ciśnie się na moje usta takie zdanie. Proszę, nie zgorsz się tym, ale wydaje mi się bardzo prawdziwe, realne i zgodne z czasami, w których żyjemy. Dzisiaj zastanawiamy się nad kobietą pastor, a jutro będziemy się zastanawiać nad homoseksualistą pastorem. Dlatego, że niektóre kraje już poszły za tym, a więc tam są kobiety pastorami, są przywódcami i zrobili krok dalej, dokładnie taki, jaki powiedziałem przed chwilą. W Szwecji luterański kościół, tam są kobiety pasterzami, pastorami, jednocześnie są homoseksualistkami. A więc do takiego stanu rzeczy dochodzi. Wiem, nie powinniśmy tego tak bardzo personalnie, jeśli chodzi o kobiety, tutaj definiować, ale powiem wam coś. Tu nie chodzi tak naprawdę o kobiety, tu chodzi o to, że Boże prawo i wymaganie zostało złamane, a to rodzi kolejne skutki i błędy. I na tym dzisiaj jakby bazuję, jeśli chodzi o ten wykład. Nie chodzi mi tak naprawdę o kobiety i żadna kobieta nie powinna tego tak zrozumieć, że ja dzisiaj personalnie do kogokolwiek uderzam. Nie. Chodzi mi o Boże wymaganie, które zostało położone przed nami. A więc mamy wymaganie. Mamy wymaganie, które mówi, że ma być mężem jednej żony. Nauczmy się w końcu czytać to pierwsze zdanie, nie omijajmy je w naszych zborach, kościołach, w panelu dyskusyjnym, na synodach. Przestańmy omijać tego fragmentu. Ale zacznijmy je czytać. Mąż jednej żony. Kochani, czytajmy dalej. Ma być nienaganny mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi, pijacy, niechciwi, brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety. Czy zauważacie tutaj jakąś logikę w tym tekście? Podobnie kobiety. A więc teraz będziemy mówić o kobietach. W tym momencie zaczynamy mówić o kobietach. Podobnie kobiety. Powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. I znowu wracamy. Diakoni niech będą mężami jednej żony. Logiczne, że nie, to nie jest o kobietach tutaj napisane. Którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest odpowiedź na to, że diakon nie był przywódcą. Dopiero po czasie mógł się nim stać, jeśli dobrze swoją pracę wykonywał. A więc na to trzeba zwrócić bardzo mocną uwagę. Kochani, jeszcze dla kontekstu, pierwszy list apostoła Pawła do Tytusa. Przeczytajmy w całej rozciągłości ten tekst. To jest pierwszy rozdział, 5 i 9 wiersz. To są krótkie 3 fragmenty. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, presbiteros, jak ci nakazałem.
Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, a więc starsi prezbiteros niestety też muszą mieć takie wymaganie, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbności, biskup, episkopos, bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. A więc mamy tutaj generalnie rolę przywództwa. Apostoł Paweł zarówno tutaj w tym tekście mówi o episkopos, jak i o presbiteros, daje im jasne wymagania. Kochani, a więc tak, mąż jednej żony, to już powiedziałem, nie da się tego wypełnić, jeśli mówimy o kobietach. Ale jest jeszcze jeden fragment, który tutaj uderza bardzo mocno. Zarządzający domem. Jest napisane bardzo wyraźnie, aby starszy prezbiteros, zarówno jak episkopos, czyli biskup, zarządzał domem we właściwy sposób. No to zaraz, zaraz. Jeśli mówilibyśmy tutaj o kobietach, to należałoby jeszcze jednego przewrotu dokonać, nie tylko w kościele, ale także w rodzinach. A więc musielibyśmy się automatycznie zgodzić, że od dzisiaj na przekór Bożemu Słowu w bardzo czysty sposób, które jest napisane w liście do Efezjan 5, 22, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony. Musielibyśmy to przekreślić i zacząć budować nasze rodziny od nowa. Jeżeli więc postanowimy w kościele dokonać przewrotu, jednocześnie dokonujemy i w naszych domach, w naszych rodzinach. Myślę, że to bardzo jasno wynika z tego tekstu, prawda? Że jak przywódca kościoła ma być jednocześnie przywódcą w swoim domu. To nie chodzi o despotyzm czy tyranizm, nie, doskonale to wiemy. Chodzi o branie odpowiedzialności za dom, za rodzinę. Zarządzający domem. To jest ciekawe słowo, bo dokładnie w Grece oznacza stojący na czele. Apostoł Paweł ma pewne argumenty, które będziemy chcieli teraz zacytować. Pierwszy list apostoła Pawła, 2, 11. Ja wiem, cały ten temat wymaga bardzo dużej pokory w sercach, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, ale wiecie co, powiem wam coś z takiego doświadczenia i z tego, co widzę. Ja nie widzę żadnych kobiet, które dążą do tego, o czym dzisiaj mówię. Dziwnym trafem to mężczyźni chcą przepchnąć i przeforsować przywództwo kobiet. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie widzę kobiet, które z plakatami chodzą po ulicach albo wchodzą na synod i my chcemy swoich praw w kościele. Nie, nie, to mężczyźni to robią. Dziwi mnie to. Naprawdę zastanawiam się dlaczego. Apostoł Paweł, jeśli chodzi o ten temat, mówi wyraźnie w ten sposób. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości, jest napisane. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Pamiętajmy, że jest to w kontekście ciągle mężczyzny i kobiety. Tu chodzi o kierowanie, o pouczanie, o dyrygowanie. Apostoł Paweł mówi, ma być odpowiednia proporcja, czyli mąż jest głową w domu. Mąż jest przywódcą, mąż, mężczyzna. Ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I teraz zapytamy apostole Pawle, dlaczego tak jest? Ale my nie chcemy, kobiety by się odezwały do apostoła Pawła. Dlaczego? Co ty masz na myśli? To z twojej głowy przyszło? Czemu takie wymaganie? Ja nie chcę, ja chcę inaczej. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, posłuchaj mnie, bo najpierw został stworzony Adam, to jest jakiś argument, potem Ewa. To jest jakiś argument, który apostoł Paweł tu przytacza. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Kochani, o co w tym fragmencie chodzi? Fragment nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża dotyczy przywództwa, dotyczy roli nauczyciela. Pastor jest jako pierwszy w zborze nauczyciel.
A więc kobieta nie może zgodnie z Bożym Słowem przekazanym przez apostoła Pawła wchodzić w rolę nauczyciela nad społecznością. Czyli nie może być pastorem, nauczycielem, wykładnikiem wiary albo zasad wiary. Nie może według Bożego Słowa. Nie ja to pisałem. To nie jest mój pomysł. To jest Boże prawo. Tak samo i z taką samą śmiałością zapewniam was, stałbym tutaj, jeśli by to chodziło o mnie. No, nie stałbym, bo musiałbym być kobietą, więc bym nie mógł tutaj stanąć. Ale gdyby sprawa wyglądała inaczej, tak samo bym stanął i mówił o moich odpowiedzialności, czy mojej granicy, którą przekraczam. Jeżeli apostoł Paweł porusza ten temat, to jest on bardzo istotny. Kochani, apostoł Paweł mówi wyraźnie, istnieje różnica między mężczyzną a kobietą. Wiem, świat ciągle to zaciera. Faceci noszą wąskie spodnie, rurki, za niedługo zaczną szpilki nosić, imieniówki, bo tak wygląda świat i w tą stronę idzie, tak? Natomiast kobiety jakby chcą dominować, a więc zachowują się po męsku. Faceci nie wieścieją, kobiety zaczynają być bardziej mężczyznami. Powstała nawet taka seria ubrań tak zwanych unisex, czyli ubrań, które nie mówią w ogóle na pierwszy rzut oka, czy masz do czynienia z mężczyzną i kobietą. A więc takie ubrania już są produkowane i wiele osób takie nosi. A więc jakieś takie uniwersalne, żeby nie było, że ktoś kogoś nazwie mężczyzną, a on się nim nie czuje. Na przykład. A więc, kochani, Biblia jednak stawia sprawę bardzo jasno. Jest mężczyzna i jest kobieta. I apostoł Paweł to wyraźnie mówi. Jest mężczyzna i jest kobieta. I tutaj będę chciał poczynić pewien krótki wykładzik na temat różnic między kobietą a mężczyzną, bo to jest ważne. Wszyscy dobrze wiemy, że kobiety są wrażliwe i super, i dobrze, że tak jest. Emocjonalne bardzo. Często, jeśli chodzi o humor i nastrój, nieco chwiejniejsze niż mężczyzna, są troskliwe, są bardzo współczujące i nie wyobrażam sobie świata bez kobiet w tym momencie. Naprawdę. To jest wspaniałe. Natomiast mężczyźni wiemy dobrze, że są generalnie, bo są wyjątki owszem, bardziej opanowani, potrafią się nad czymś pochylić, co często doprowadza do szału żony, albo do jakiegoś problemu, ponieważ za długo myśli, analizuje i tak dalej. A więc patrzy na rzeczy pod wieloma kątami, taki jest mężczyzna. Generalnie. Nie, oczywiście nie ze wszystkimi tak jest. Niektórzy mają z tym problem, ale generalnie taki jest mężczyzna. Więc należy sobie zadać pytanie, jakich cech potrzeba w przywództwie? I powiem wyraźnie, że właśnie męskich cech, jeśli chodzi o przywództwo, opanowania, człowieka, który nie będzie podatny na emocje tak bardzo, na jakieś czynniki zewnętrzne, które uruchamiają emocje i później ciąg jakichś nieszczęśliwych decyzji i wszyscy na tym cierpią. Tu trzeba męskich cech. I dlatego Pan Bóg tak to uczynił. Dlatego Bóg obdarował mężczyznę takim charakterem, taką naturą i kobietę taką naturą i takim charakterem i wytyczył każdemu z nich odpowiednie pole do działania, tak aby razem obrazowali czy pokazywali Boga w pełni. Ale każdy z nich ma osobne zadanie. Całe stworzenie uzyskało pewien tak naprawdę zarys swojego funkcjonowania granice. Pamiętacie? Aniołowie również, ale przekroczyli granice. No nie bądźmy ludźmi, którzy przekraczają granice, które Bóg nam stawia. Kochani, apostoł Paweł mówi jeszcze o czymś. Kobieta pierwsza zgrzeszyła. Otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżesza, 3:9-6. Bo to jest fantastyczna historia. Ona coś odkrywa. Nie będziemy czytać całego tekstu, ale sytuacja ma miejsce, kiedy Adam i Ewa upadli, dopuścili się grzechu. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo wyjątkowego. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Ewa zgrzeszyła, Adam zgrzeszył, obydwoje są już pod grzechem. Czy w grzechu. Przychodzi Bóg. I kogo woła? Woła odpowiedzialnego za dom, za rodzinę, woła przywódcę, którego ustanowił i woła tego, którego on sam wyznaczył jako odpowiedzialnego za cały ten dom i małżeństwo.
Kochani, to jest bardzo ważny argument w tym momencie, bo wiemy, że kobieta pierwsza zgrzeszyła i ona sprowadziła jakby całe to nieszczęście na ten dom, ale Bóg nie przychodzi do Ewy. Nie przychodzi do niej, nie mówi, kobieto, coś ty narobiła i mojego Adama jeszcze, żeś zwiodła. Nie, nie, nie. Adamie, gdzie jesteś? Chodź, musimy porozmawiać. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś i gdzie jesteś? To jest ciekawy fragment, 16 wiersz. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. W nowym tłumaczeniu, bardziej oddanym, jest taki jakby na dole załącznik, dopisek. I tam jest napisane, będziesz chciała kierować swoim mężem. To jest ciekawe odkrycie w tym momencie. Pan Bóg zapowiada coś, co jest skutkiem grzechu. Będziesz chciała dominować nad swoim mężem. Będziesz chciała nim dyrygować. Nie wiem, czemu tutaj jest przetłumaczone jako pragnienia w stosunku do niego, choć tu zupełnie o coś innego. Chodzi o to, że ona będzie chciała nim dyrygować. Tam na dole, dokładnie, tam na samej dole, na samym dole strony jest napisane. Będziesz chciała nad nim dyrygować. Czy nim dyrygować? Jako skutek grzechu. Kochani, powiem wam coś bardzo szczerze. Podejmijmy decyzję jako Kościół Zielonoświątkowy, wprowadźmy w urząd przywódców kobiety, a i tak Pan Bóg przyjdzie do nas i powie, mężczyzno, co to jest? Co to jest? Dlaczego? Bo my jesteśmy odpowiedzialni jako mężczyźni przez Boga nadanym prawem i jego zamysłem. Kochani, to jest ciekawy fragment w ogóle, jeśli chodzi o ten pierwszy moment, kiedy ludzie upadli. Wyobraźmy sobie, my często pomijamy ten fragment i zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Przecież Adam musiałby być chyba pijany. Bez jakiegoś intelektu, bez rozumu. Przyszła kobieta, dała, on zjadł. W ogóle bez żadnej rozmowy. Jedna z interpretacji, to jest pozabiblijna interpretacja, mówi o tym, że Adam doskonale zdawał sobie sprawę, co się wydarzyło w tym momencie. Doskonale. I jestem w stanie w to wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że Adam, przepraszam bracia, był najlepszym okazem z nas wszystkich. Był najlepszym. Najbliższy pierwowzór. Najbardziej inteligentny, największy intelekt, jaki chodził po tej ziemi. Bez skazy, bez problemów, bez dolegliwości męskich i tak dalej, i tak dalej. On był najlepszy. I teraz przychodzi Adam, widzi, co się stało. Żona upadła i zaraz wielka analiza. Wziąć czy nie wziąć? Zrobić to samo czy nie? Jestem, tak jak mówię, przekonuję się do tej interpretacji dlatego, że w innym miejscu jest napisane, że Pan Jezus był drugim Adamem. Całkowicie świadomie przyszedł odbudować to, co pierwszy Adam zepsuł. Czyli pierwszy Adam wprowadził grzech. Całkowicie świadomie. Pan Jezus całkowicie świadomie ten grzech przyszedł pojednać albo inaczej zniszczyć. A więc Bóg woła Adama, gdzie jesteś? Teraz pozwólcie, że zajmiemy się jeszcze przez chwilkę argumentami przeciwnego obozu. Przeciwny obóz utrzymuje tak, że w liście do Rzymian 16 rozdziale 7 wierszu jest pewna apostołka Junia, która jest apostołką. Dokładnie ten tekst, 16 rozdział, 7 wiersz brzmi w ten sposób, że jest pewna Junia, która jest znana między albo wśród apostołów. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich, współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. I przeciwny obóz, a więc ci, którzy propagują przywództwo kobiet, mówią, a macie apostołka Junia i co teraz powiesz? Ale zaraz. Takie uważne czytanie tekstu podpowiada mi raczej, że ona była znana wśród apostołów. Niekoniecznie mogła nim być. Brat Damian Zając może jest znany wśród pastorów, między pastorami, ale nim nie jest. No błędnie by było powiedzieć tak, on też jest pastorem, albo ona jest apostołką. Ten tekst o tym nie mówi dosłownie. Więc jeżeli taki wniosek wyciągamy, to jest to troszkę nadużycie, bym powiedział, Bożego Słowa. Są znani, może wspaniałą służbę pełnili i dlatego są znani wśród apostołów. A może po prostu są wysłannikami, co oznacza apostoł.
nie będę tu się wdrażał, ale chciałbym odeprzeć ten argument, bo to jest jakiś taki flagowy argument tych, którzy w ten sposób propagują te rolę kobiet jako przywódczą rolę. Kochani, inny fragment. Inna kobieta, Debora. Mówi, masz tutaj kobietę Deborę, przywódca jak nikt. A zaraz, zaraz. Jeśli czytasz uważnie historię Debory, to wiesz, że tam pojawił się ktoś, kogo Debora wypychała. Idź, Baraku, weź przywództwo, idź z wojskami. I kto stanął na czele? Barak. Dobrze wiemy, że on był przywódcą, ona była prorokinią, służebnicą w tym momencie. Wykonywała pewne zadanie, do którego Bóg ją posłał, ale nie przywódcze. Absolutnie. To jest ciekawe, popatrzcie, nawet gdyby nie było mężczyzny, to Bóg przez usta kobiety wypchnął kogoś i musiał to być mężczyzna, bo inaczej by zasada, którą Bóg ustanowił, była złamana. Inny przykład. No tutaj już naprawdę, w tym momencie naprawdę się zastanawiałem, co autor miał na myśli. Miriam, jako przywódca. Jeśli miałbym uznać, że Miriam stała się przywódczynią narodu izraelskiego, bo tam jest napisane, że wzięła bębenek, kobiety poszły za nią i tak dalej. Gdybym miał uznać, że Miriam stała się przywódcą, to musiałbym uznać, że Mojżesz nim przestał być w tym momencie. Ale Mojżesz był niekwestionowanym przywódcą od pierwszych dni aż po ostatnie, kiedy Bóg go powołał. Nigdy to się nie zmieniło. Powiem nawet więcej. Kiedy Miriam wpadła na pomysł, aby być przywódcą, to pamiętacie, co się stało? 7 dni poza obozem w trądzie, dlatego że podważyła autorytet przywódcy jak Mojżesza. Dlaczego, kochani, boimy się o tym mówić? Bo uważam, że dziwnie pomijamy tematy. Te tematy, to są trudne tematy, wymagają pokory, owszem. Dlaczego o tym się boimy? Powiem dlaczego i będę bardzo do bólu prawdziwy i szczery. Nie chcemy urazić, taka jest prawda. Owijamy bawełnę często, okrążając temat. Boimy się, że kobiety odejdą ze zborów. Ale Biblia tego nie robi. Ona się nie boi. Biblia się nie boi mówić prawdę. Powiem nawet więcej. To prawda powoduje, że zbór wzrasta, że się rozwija, że ludzie się nawracają. To prawda to czyni. Jeśli chcemy, aby nasz zbór, czy ten zbór, czy inne zbory się rozwijały, musimy w każdym aspekcie być zgodni z prawdą. Czy to dotyczy roli kobiet, czy to dotyczy roli mężczyzn. Kochani, skrajności są złe i wiemy. Kobieta bez praw to jest skrajność i to jest złe. Historia niestety pokazuje, że na przestrzeni lat kobiety były często bez praw, były poniżane i tak dalej. Ale niestety, jeśli chodzi o biblijne przesłanie, to druga skrajność to jest równość. Wiem, że są takie na obliczu całej ziemi dążenia do równouprawnienia i nawet powiem jeszcze gorszące rzeczy są, jeśli chodzi o dążenia niektórych kobiet. Naprawdę nie wypada mi tutaj mówić na ten temat, ale Biblia mówi jednoznacznie. Dla mężczyzny inne zadanie, inna rola, dla kobiety inna rola. Inne zadanie i inne zadanie. Jeżeli tutaj chcemy próbować to zrównać, to przekraczamy Boże prawo i jednocześnie wydaje mi się, że ten cały ruch, który powoduje, że kobieta miałaby być pastorem czy przywódcą niezgodnie z Bożym Słowem, powiem to jednoznacznie, to jest wpływ tego świata, w świecie, w którym są dążenia do równouprawnienia. Niestety wdziera się to też do Kościoła. Tu naprawdę nie chodzi o jakąkolwiek dyskryminację ani jednej, ani drugiej ze strony. Tu chodzi o to, abyśmy pozostali zgodnie z Bożym zamysłem w tych kwestiach. Istnieją z kolei inne wzory, tutaj będę już zmierzał do końca, więc kończąc w zasadzie kilka kwestii, bo może jakaś kobieta powie, no to co ja w takim razie mam robić? Skoro nic mi nie wolno, to co ja mam robić? Nie, nikt nie powiedział, że nic ci nie wolno. Może nawet więcej niż zdajesz sobie sprawę. Ale to co w końcu? Ponieważ nie istnieje żaden wzór, powiem odważnie, żaden wzór w Nowym Testamencie przywództwa kobiet, na którym moglibyśmy dzisiaj godzinny wykład poświęcić i próbować wyłuskać jakieś treści na temat tego, jak kobiety powinny, jakimi być przywódcami, nie ma, ale istnieją inne wzory, jeśli chodzi o kobiety, które należałoby stosować i wprowadzić najszybciej, jak tylko się da. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w 2 rozdziale, 15 wierszu, macierzyństwo.
Wiemy dobrze, że dzisiejsze czasy pokazują odwrotny kierunek. Kariera, nie macierzyństwo. Spełnianie się, nie macierzyństwo. Dorabianie się, nie macierzyństwo. A więc tutaj wiele kobiet gdzieś potyka się, ponieważ nie chcą być matkami. Biblia mówi wyraźnie, to jest ich podstawowa rola i wiecie co, niech was w tej roli nie zastąpi. Choćbym nie wiem jak chciał, podobno $1,000,000 jest gdzieś nagrody, gdyby mi się udało urodzić dziecko. Nie da się, nikt was nie zastąpi w tej roli. Jesteście najlepsze z najlepszych, jeśli chodzi o macierzyństwo. I tu można powiedzieć coś więcej. Wychowanie dzieci, nauczanie dzieci, opieka nad dziećmi, troskliwość. Żaden mężczyzna sobie w tej kwestii nie poradzi lepiej. Żaden. Jesteście najlepsze z najlepszych. Wiecie dlaczego? Bo Bóg tak zaplanował. Po drugie, nauczanie młodszych kobiet przez starsze. Czy wiecie, że Biblia mówi o takim rodzaju służby? Że starsze uczą młodsze. Problem w tym, często to słyszę, bracie Damianie, ale młodsze nie chcą słuchać. Jak mamy uczyć? Nie wiem, ja mam na to kapitalny pomysł. Drogie starsze siostry, spróbujcie zrobić spotkanie, na którym jakieś kulinarne sprawy przedstawicie, młodsze się nauczą jak gotować i tak dalej, jakieś fajne wypieki, a oprócz tego jeszcze to, co jest napisane, jak szanować mężów i tak dalej, to tak pobocznie, żeby być zgodnie z Bożym Słowem, ale oczywiście, żeby tak naprawdę zachęcić te młodsze do uczenia się, bo to jest ważne i apostoł Paweł o tym wyraźnie mówi. Problem w tym, że albo ta służba kuleje, albo nie ma jej wcale w zborach. Dlaczego? Bo jest jakiś problem. Po prostu jakiś problem. Może dlatego, że kobiety zamiast spróbować zachęcić młodsze do wspaniałej postawy w macierzyństwie, w małżeństwie i tak dalej, w rodzinie, wolą być pastorami. Może dlatego. Nie wiem. Może dlatego. Kochani, inne są przykłady wspaniałych kobiet, wzorowych kobiet w modlitwie. W modlitwie, w zdobywaniu w modlitwie, jak Anna w Starym Testamencie, jak inne kobiety, które prorokowały, które modliły się. Zresztą Biblia mówi o tym wyraźnie. Na córki wasze wyleje Ducha Świętego szerokie spektrum działania kobiet. Naprawdę szerokie. Ale jednego nie wolno. Przywództwa. To nie jest miejsce. To nie jest miejsce. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli byśmy na to pozwolili, to i tak my będziemy winni tego. Bo przyjdzie Bóg i powie, Adamie, oto przychodzę porozmawiać z tobą. Wzór w ubiorze. Wyraźnie jest to napisane w Biblii, że powinny być wzorowe, jeśli chodzi o ubiór. W uczynkach. O, jakże Biblia mówi o tym wyraźnie, jak powinny przodować kobiety w uczynkach. Nawet Pan Jezus otaczał się kobietami, które służyły majątnościami. Ciekawe, ciekawa służba. Tak nawiasem mówiąc, ciekawe, czy ona funkcjonuje gdziekolwiek. Kobiety, które służą majątnościami. Taki jest wzór biblijny. I można tutaj mówić i mówić o wspaniałych wzorach biblijnych. Dalej, nie mam już na to czasu, ale powiem tak. Szerokie spektrum dla każdego, zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety, działania i służby w Kościele. Ale są pewne granice Bożego Słowa, których przekroczone być nie mogą. Dlaczego? Niestety, świat pokazuje tę nieszczęsną prawdę i to nie chodzi o kobiety, naprawdę nie chodzi o kobiety, ale pokazuje tę nieszczęsną prawdę, że tam, gdzie pozwolono, żeby kobiety stały się przywódcami, tam dochodzi do czegoś o wiele dalszego. Nie wiem, z czego to wynika, ale najbardziej rozsądna odpowiedź dla mnie jest taka, po prostu Boże prawo zostało złamane, a to skutkuje już następstwami. Kochani, mam nadzieję, że w jakiś jasny, solidny sposób przedstawiłem argumenty, biblijne argumenty na temat jednoznacznej roli przywództwa w Kościele, która jest zaprojektowana dla mężczyzny. Nie dlatego, że mężczyzna w tym się dobrze czuje albo jest mu fajnie i ma autorytet. Nie. Kochani, ja powiem nawet więcej. Niestety, świat pokazuje, że mężczyźni od tego uciekają. Nie chcą tego. Może właśnie dlatego, że uciekamy jako mężczyźni od tego, by być pastorami, by być przełożonymi, by być starszymi, by być głowami rodzin. Być może dlatego właśnie
Zdesperowane kobiety przychodzą i mówią, trzeba coś z tym zrobić. Może właśnie dlatego. I znowu wracam do punktu wyjścia. To nasza wina, mężczyzn. Adamie, twoja wina. Kochani, dziękuję za uwagę, błogosławię was. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wyjaśniło temat. Jeśli mielibyście jakieś szersze pytania, oczywiście wszystkich biblijnych wersetów nie poruszyłem w tym momencie. Te najważniejsze, najistotniejsze, które jasno odzwierciedlają rolę zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Prędzej czy później Kościół Zielonoświątkowy stanie przed wyborem. Miejmy solidny kręgosłup, jeśli chodzi o ten temat. Niech was Bóg błogosławi. Amen.